Cześć, tu Jacek Tomkowicz i nowy odcinek Gdzieś to już słyszałem, a skoro to odsłona numer 80, to znaczy, że czas na najczęściej przysyłane przez Was propozycje. To nowy numer Charlie'ego Puffa, którego początek mocno kojarzy Wam się ze wstępem do przeboju The Black Eyed Peas. Posłuchajmy. To jest jeden kierunek, ale jeszcze więcej Waszych maili dotyczyło skojarzenia z przebojem Michaela Jacksona i jej kona Hold My Hand. Kto nie kojarzy, teraz zrozumie, to Charlie Puff. A co Michael Jackson i jej kon? Zapomniałem dodać na początku, że to porównanie psuje zabawę z słuchania piosenki Charlie'ego Puffa, bo już się od tego skojarzenia nie uwolnicie. Teraz będzie propozycja numer 1 z Waszych maili, a Rush i przebój, który w oryginale nic wspólnego z Bollywoodem nie ma. Nie wiem, czy tam było coś o Polakach, ale wiem, że oryginał to Kanadyjczyk Snow i jego kawałek z 93 roku. I proszę się z pana nie śmiać, pan jest ubrany w najmodniejszy zestaw sezonu. No to jeszcze raz, Arash i Anila. I Snow z oryginałem. Natomiast jeśli ktoś nie zna składu Arash i Anila, to pan jest Szwedem irańskiego pochodzenia, a Anila Dunką pochodzenia pakistańsko-indyjskiego. No, takie czasy. Teraz wielu z Was się skrzywi, bo będzie przeróbka, która nie wszystkim przypadnie do gustu. Another Day in Paradise, wersja 2016. Gwoli formalności to oczywiście cover megahitu Phila Collinsa z końcówki lat 80. Tak brzmi oryginał. Ten przebój doczekał się kilkudziesięciu przeróbek, no i na przykład wersji składu Superfly Gimby raczej nie znają. I mam przeczucie, że za parę lat podobnie będzie z wersją z roku 2016, ale na razie czekają nas wakacje z nowym wcieleniem plumkania Phila Collinsa. Czas na mojego faworyta z Waszych propozycji, bo to po raz kolejny panowie z One Direction, którzy Waszym zdaniem podwędzili hita Taylor Swift. Brzmi znajomo? Historia tym ciekawsza, że tekst piosenki One Direction ma być podobno zainspirowany romansem Harry'ego Stylesa z Taylor Swift. To teraz robimy romans muzyczny przed Wami. Perfect Style. Na dzisiaj to wszystko. Jeśli chcecie być na bieżąco z nowymi odcinkami, klikajcie lubię to na moim profilu na Facebooku. Tam też możecie wysyłać swoje propozycje do programu. Jacek Tomkowicz, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.